Tam jest Lucyfer, tam jest Lucyfer. Gdzie jesteś? Tutaj, panie! W poprzednim odcinku udało nam się zdobyć całą mapę Pennywise'a, co oznacza, że jesteśmy w stanie odkryć, w jakim miejscu dokładnie znajduje się ta dziwna wyspa z jakimś dziwnym zamkiem, którą mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku odkryjemy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc moim zdaniem warto, ponieważ się staram, ok? A ja oczywiście witam was w Minecrafcie. Jesteśmy oczywiście przed moim domkiem z tego powodu, że jestem w trakcie przygotowywania się właśnie do tej wyprawy. Z tego co mi wiadomo, wyspa, którą mamy na mapie, jest pod wodą, znaczy bardziej na wodzie, co oznacza, że będzie nam potrzebna na pewno łódka, którą już sobie przygotowałem i już jesteśmy w stanie sobie popłynąć. Jak widzicie, jest, oczywiście, jest dookoła totalnie zalana wodą, przez co nie ma tam totalnie dojścia, więc na pewno będziemy musieli płynąć, więc ta łódka nam się na pewno przyda. Jak tak sobie analizowałem tę mapę, to zastanawiałem się, jakie tu są charakterystyczne punkty, na co muszę zwrócić uwagę i gdzie prawdopodobnie jest wejście, bo nad tym się też zastanawiałem. I wejście wydaje mi się, że może być z tej strony, z tego powodu, że tu jest jakiś taki jakby, wygląda to trochę, chociaż wygląda to trochę jakby tam coś było rozlane, szczerze mówiąc. Jakby tutaj było coś rozlanego, jakaś taka ropa czarna czy coś tego typu, nie wiem za bardzo co to mogłoby być, więc nie wiem co tam czy tam. Tutaj też jest jakby coś takiego, jakby tu woda wpływała pod tą górę, czy coś tak, może tam jest coś podmyte, nie wiem. W każdym razie gdzieś jakby to miejsce albo to miejsce jest takie bardzo prawdopodobne do tego, że mogłoby tam coś być, ponieważ są takie charakterystyczne, bo zresztą tutaj to jest prawdopodobnie most, tak mi się wydaje. To jest most łączący na pewno te dwie wyspy, tak samo jak tutaj jest most łączący dwie wyspy, więc to raczej nie są wejścia. Więc wydaje mi się, że albo tu jest jakieś wejście, albo tu jest jakieś wejście. Ewentualnie może to być, może to być też tutaj w sumie wejście, tak po jakimś, nie wiem, po jakiejś ścieżce czy coś. I tu może być jakaś brama, no nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, bo nigdy tam nie byłem, ale jakoś tak to trzeba rozkminić. Ja przede wszystkim nie za bardzo chcę brać tej mapy ze sobą z tego powodu, że jak wiecie, no... Wolałbym ją tu zostawić, bo gdybym coś mi się stało, to zawsze jestem w stanie jakoś coś mieć, wiecie o co chodzi. Więc ja po prostu zapamiętam gdzie to było i tak dalej. I po prostu postaramy się zrobić na zasadzie takiej, że polecę w morze. Ponieważ jest jedno miejsce, kurczę, jak jest tutaj ta baza Pennywise'a, tutaj jest sąd i tak dalej, to w tamtą stronę jest... widzowie, jest woda. I wydaje mi się, że to właśnie w tamtą stronę powinna być ta cała, jakby ta baza tam, czy coś, to po prostu, bo tam jest jedyne morze, w tamtą stronę jest pustynia, w tamtą dżungla, w tamtą jest sawanna, a tam jest morze. Więc wydaje mi się, że to jest jedyna możliwość, żeby tam cokolwiek było. Więc ja w tym momencie przygotuję się na tą właśnie wyprawę z tego powodu, że musimy być gotowi na to, żeby no, walczyć jakkolwiek czy coś. Ja w ostatnim odcinku sobie przygotowałem tam już potki na niewidzialne, w sensie włożyłem te z wodą i zrobiłem... Wow, miałem laga jakiegoś. Co jest?
Mój Minecraft nie wyrabia. Mój Minecraft nie wyrabia lagów, kurczę, wykopywania andezytu. To było dla niego zbyt uciążliwe. No ale dobra. W każdym razie przygotowałem sobie tutaj podki na niewidzialność. Wydaje mi się, że raczej nic dzisiaj nie znajdziemy, ponieważ to by nie mogło być tak łatwo ukryte, więc zabiorę po prostu jedną. Nie będę się brał więcej, bo szkoda byłoby je stracić. Więc weźmy sobie też jakiś chleb, żebyśmy mieli cokolwiek. Weźmy sobie jabłuszko, może złote. Co to, chociaż kurczę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chociaż. Wiecie co, ja tej wyprawy nie planuję długiej. Zostawmy może jednak, zróbmy tak, że weźmiemy 15 chleba. Po prostu, bez jakichś mega dużych przygotowań. Po prostu to, co mamy, bierzemy. Ponieważ jakbym brał ze sobą za dużo rzeczy, to jest duże ryzyko, że mógłbym to wszystko stracić czy coś. Jakby, wiecie, ja nie planuję długiej podróży. Zresztą jak wziąłbym dużo, to też jest ryzyko, że na przykład, nie wiem, poniosłabym mnie podróż i za długo bym spędził czasu na morzu i później bym musiał tam szukać jedzenia czy coś. Nie ma sensu, nie ma sensu, widzowie. Lepiej zabrać sobie mniej i po prostu wiedzieć, że ma się mało i za daleko się nie zapuszczać, ponieważ jak się zapuścimy za daleko, no to nie będzie zbyt kolorowo, więc to, co mamy nam w zupełności, wystarczy. Ja wypływam w tym momencie na morze, ponieważ jak z moich obliczeń wynika, że to powinno być gdzieś w tamtą stronę, ponieważ tak jak mówię, tam jest to morze otwarte i wydaje mi się, że tutaj jak już gdzieś to powinno być i no w sumie tak mi się wydaje, że to tak będzie też zresztą. Ja przepłynę sobie tutaj może bokiem jeszcze, bo tam są jakieś budynki i ja tam w sumie rzadko kiedy bywałem i coś tam może, albo tam, tam też to może być, bo w sumie tam też jest morze, bo tutaj jest i tam jest za tym, więc ja może w tamtą stronę polecimy gdzieś. Tak mi się wydaje, że to gdzieś w tamtą mogłoby być. Żegnam! No zaczyna się noc, żegnam oczywiście miejsce mojego pobytu. O kurczę, dobra, przelećmy sobie tutaj piaskiem i widzicie, tutaj też jest morze. Wydaje mi się, że to może być w tamtą stronę, bo w tamtą to nieraz żeśmy jechali, a w tą jeszcze ani razu, więc wydaje mi się, że tutaj mogłoby to gdzieś być, z tym, że tam coś jest! Ej, czekajcie, czy tam coś jest? A nie, to jest lodowiec. O nie, to raczej nie będzie na lodowcu, bo nie było lodowców na mapie. Tak mi się wydaje, że nie było. Nie było lodowców na mapie, zdecydowanie nie było. Wow, latanie jest niedozwolone na tym serwerze. Ciekawe, ciekawe, jak ja latałem. No dobra, super, mam bana na palionowie. Dobra, widzowie, złożyłem podanie, poprosiłem o odbanowanie. Udało się, zostałem odbanowany. Nie, widzowie, to tutaj nie będzie. Tutaj jest za mało miejsca, tu jest nie dość lodowiec, to zaczyna się kolejny ląd, czyli jednak musimy iść gdzieś w tamtą stronę. Gdzieś tam, jakby tam, o tam jest morze, to tam się przedostaniemy jakoś. Wydaje mi się, że to w tamtą stronę jednak będzie, bo tutaj jak widzę, jednak jest za dużo jakichś, że tak to ujmę, no wysp, nie? Więc to tutaj w tą stronę raczej nie. To się raczej nie wydarzy. Więc lećmy gdzieś w tamtą stronę i spróbujmy znaleźć cokolwiek. Nie wiem, tu jest jakaś. Latanie jest niedozwolone na serwerze. No, widzowie, niestety, ale jak widzicie, ja jestem cheaterem. Ten serwer ma jakieś chyba problemy, bo ja jestem cheaterem. Normalnie sobie nagrywam odcinek, normalnie sobie lecę łódką i jestem nagle banowany. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, płyniemy dalej. Tu jest jakieś dziwne bugi są. Ej, tam jest jakaś łódka czy coś, ale to raczej nie będzie w takich miejscach. Kurczę, to jest. To musi być. Co to jest? Czy to jest Co to jest? Jakie to jest ogromne? Co jest grane? Dlaczego to jest takie ogromne? Ja się nie spodziewałem tego po tej. To jest chyba to. To jest to. Czy tu jest wyspa, jak widzicie, połączona jednym mostem. Tam jest druga połączona drugim mostem, jeżeli ja to dobrze rozumiem, tak? O nie, to jest to. To jest 100% to. Nie ma szans, żeby to nie było to. To jest na bank to. Tak, to jest drugi mostem połączony. To jest druga wyspa. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy. To jest ta wyspa. Tu się da przepłynąć, da się przepłynąć. Dobra, mogę w sumie tędy. Okej, czyli tak, czekajcie, ja sprawdzę z drugiej strony. Sprawdzę z drugiej strony tak jak. Czekajcie, tak to było? Chyba z tamtej strony było wejście? Tak mi się wydaje, że tak to wyglądało tam, jakby to miało być wejście. Albo rozlana ropa, w sumie dwie opcje. No za bardzo jeszcze nie wiem, co to jest. Ale gdzieś tutaj w tą stronę to powinno właśnie, że tak to ujmę, być. Gdzieś tutaj. Czy tutaj jest właśnie to, o czym myślę? Czy tutaj jest wejście? Tu jest jakaś, nie wiem, tak to wygląda w sumie. O kurde, to był delfin, ale się wystraszyłem. A nie, tu nie ma wejścia. To jest chyba jakiś taki. Co to jest? Co to jest za. Nie wiem, ja jestem przerażony, widzowie. Ja jestem przerażony w tym momencie, czyli tu nie ma wejścia żadnego, czyli spróbujemy z drugiej strony opłynąć to i zobaczymy, jak tam można by było wejść, bo za bardzo nie mam pomysłu teraz. Ewentualnie można byłoby się też wspinać, ale może lepiej nie. No, czy ten delfin próbuje mnie jakoś ostrzec, żebym stąd uciekał? Ej, bo to jest podejrzane. Delfin za mną leci i tu na mnie jakoś warczy. Próbuje mnie odciągnąć. Czy on chyba chce, żebym ja stąd odle. Tak, to.
O Boże. Tutaj jest wejście. Tu jest port, widzowie, tu jest port. Tu jest port. Okej, dobra, czekajcie, zaparkujmy sobie tutaj. Zaparkujmy tak od razu pod ucieczkę, może dobrze by było. Więc zaparkujmy tak. I co? I to jest to? Co to są za flagi w ogóle? Co to jest? Ja jestem przerażony totalnie. Nie wiem, tu jest jakiś tunel. O nie, masakra. Ja tu mam iść? Ja nie wiem, czy ja tam mam iść. Widzowie, wydaje mi się, że to jest najlepszy moment na to, żeby wypić potkę na niewidzialność. Odkryliśmy ten zamek i ja jestem totalnie przerażony. Więc musimy... Ja piję, ja tą piję potę w tym momencie, ponieważ wchodzimy do środka i boję się, że spotkamy tutaj coś, czego nie chcielibyśmy spotkać. Nie wiem, ten tunel jest totalnie przerażający i nie wiem, dokąd on prowadzi, ale mam nadzieję, że zaraz się dowiemy. Ja troszkę przyspieszę tu kroku, ponieważ tu w tunelu nic nie ma, widzę, że tu są lampy, ale klimat jest totalnie przerażający. Ja jestem totalnie obsrany. O nie, dobra, schody do góry. Pytanie, dokąd one prowadzą? Ej, dobra, nie wiem totalnie, ale powolutku, żeby nikt nie usłyszał totalnie. Mamy na spokojnie 7,5 minuty jeszcze. 7,5 minuty, to jest mega dużo, naprawdę. Niestety mam tylko jedną potę. Mogłem zabrać więcej, ja się nie spodziewałem, że znajdę ten zamek. No ale dobra, jak już znaleźliśmy, to okej, dobra, to jest jakaś komnata, nie wiem, o co chodzi totalnie. Ale dobra, co my tutaj ma... Tam jest Lucyfer, tam jest Lucyfer. Tutaj, panie! Co już? Wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteś już prawie gotowy. Przygotowałeś, co ci kazałem. Przepraszam, panie. Jeszcze nie mam wszystkiego. Ty nic nieznaczący klaunie. Przepraszam. Byłem zajęty pilnowaniem kanałów przed resztą. Jesteś pewien, że nikt nie odkrył naszego sekretu w kanałach? Nie ma takiej możliwości. Nikt nie miał prawa się przede mną ukryć w kanałach. Odkryłeś szczęście mapy? Tak. Podzielona na cztery części i schowana tak, że nikt nie ma prawa tego znaleźć. Mamy znaleźć łódkę w porcie, co oznacza, że mamy intruza. Łapać go! O nie, Uciekaj szybko. Nie goni mnie, goni mnie. Pennywise, nie. Wsiadamy do łódki. Ja stąd wypływam. Nie chcę tutaj dłużej przebywać. To jest najstraszniejszy zamek, jaki był. Mamy potwierdzone info. Lucyfer współpracuje z Pennywise'em. I to jest najgorsza informacja, jaką mogliśmy dostać. Jak dobrze pamiętam, to w tamtą stronę jest właśnie chyba... Tak, jak mnie orientacje nie myli, to gdzieś w tamtą stronę jest nasz domek. Więc tam po prostu lecę. Ja nie chcę już tutaj nic robić w tym zamku. Ja pierdzielę, to jest przerażające, jak to wygląda. To jest tragedia, widzowie. Mamy mega duży problem. I to nie jest mały problem, to jest mega duży problem. Z tego powodu, że z tego, co zrozumiałem z rozmowy, to Lucyfer pytał się Pennywise'a, czy wszystko jest gotowe, czy jest wszystko przygotowane, że już są prawie gotowi, nie wiadomo na co są prawie gotowi i to przede wszystkim mega mnie przeraża, ponieważ jeżeli oni planują coś mega mocnego, żeby tutaj, nie wiem, zniszczyć wszystko czy przejąć, to mamy przesrane, ponieważ jak widzicie, zdążyli w tym czasie wybudować całą wyspę, zająć całą wyspę, zbudować na niej ogromny zamek i teraz jeszcze planują jakiś atak. Lucyfer zniknął na tak długo, a teraz nagle wraca i jeszcze z jakimś kurde niesamowitym planem. Ja jestem mega przerażony i teraz muszę o wszystkim powiedzieć reszcie, ponieważ jesteśmy w mega w mega dużym zagrożeniu, szczerze mówiąc. Tamten domek, no jak mi pisaliście zresztą w komentarzach, bo przeczytałem, widzowie, mówiliście, że to jest coś tam od bzyka, coś tam, więc ja nie śledzę tego, nie idę tam póki co, jeżeli to nie jest ważne, to tam nie idę, ale najgorsze jest to, że Pennywise i Lucyfer mają jakiś mega straszny plan. I ciągle coś tam planują w tym zamku. Włamają się tam póki co na podstawie niewidzialności, ale jak widzicie, w momencie, kiedy Lucyfer mówił, że mają intruza w zamku, odwrócił się i popatrzył się wprost na mnie. Więc chyba wie, chyba widział mnie, chyba wie... O nie, czekajcie, muszę zabrać tą łódkę. Ona jest mi teraz bardzo potrzebna. Chyba wie o tym, że ja jestem tam i ciągle podsłuchuję, że wchodzę tam... Kurczę, to jest przerażające. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć, więc ja się chowam od razu na dół tam do miejsca, w którym mieliśmy schowaną mapę, ponieważ... Musimy tam pójść, zobaczyć, przeanalizować, co jest w okolicy i wiemy już, w jakim to jest... O nie, ja chyba zniszczyłem tutaj... O, zniszczyłem sobie kawałek tego, bo się kierunek dożyłem. No nieważne. W każdym razie musimy tutaj jakby sprawdzić to, co tam może być dookoła, żeby przygotować się na ewentualny szturm, który będziemy musieli wykonać na bazę Pennywise'a. Jak wiemy, zamek jest w tą stronę postawiony, tu jest przód, tu jest wjazd. Tu, jak dobrze pamiętam,
tutaj jest wjazd właśnie do tej, do tego portu, czyli w tamtą stronę widziałem, że jest jakaś wyspa. Trzeba będzie ogarnąć tamte mapy z tego powodu, że możliwe, że tamta wyspa będzie kluczową wyspą, która pomoże nam w jakkolwiek zbliżyć się do tego zamku i pokonać Pennywise'a wraz z Lucyferem. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.